Wracając do Sługi Narodu, serial na pewno dotyka świata polityki. Żyjemy w takich niespokojnych czasach, gdzie każdy z nas ma wybór. Albo może jako osoba publiczna wypowiedzieć się na temat polityki właśnie, albo może nie mówić nic. Jaką pani stosuje tutaj regułę? Czy zabiera głos w takich sprawach i czy mówi głośne nie, gdy coś się pani na przykład nie podoba? Znaczy ja nie wiem, na ile głośne nie, ponieważ ja jestem taką osobą raczej poza moim zawodem, który mnie wystawia na scenę czy stawia przed kamerą, osobą, która woli zacisze domowe, więc i nie udzielam się w mediach społecznościowych, nie ma mnie tam po prostu, więc moje nie, jeśli się pojawia, to ma prawdopodobnie niewielki zasięg. Niemniej, jeśli istnieje nie, to ja je wypowiadam. Wydaje się pani, że taka możliwość powiedzenia głośno swojego zdania dla osoby publicznej to jest przywilej, czy jednak pewnego rodzaju trud? Że ktoś może oceni to, że na przykład na jakiś temat się nie wypowiedzieliśmy, a może się wypowiedzieliśmy, ale nie jest to zgodne ze zdaniem naszego odbiorcy. Przywilej czy trud? Myślę, że i jedno, i drugie. Niewątpliwie przywilej, jeśli człowiek walczy o coś i chciałby zostać usłyszanym. Natomiast wiadomo, że jest poddany ocenie, że będzie poddawany ocenie permanentnie. I to jest oczywiste, że są ludzie, którzy się zgodzą z jego zdaniem, ale też tacy, którzy będą przeciwnikami tego, zagorzałymi czasami przeciwnikami. A gdybym na koniec zapytał o taką jedną sprawę społeczną, która wymaga jakiejś naprawy i która jest pani bliska, to co by to było? Ojej. Kultura, sprawy kobiet, czy jest coś... Właśnie przewaliło mi się przez... Taki wielki worek. Przez głowę, tak, wielki worek, no właśnie. I sprawy kobiet, i sprawy niepełnosprawnych. No bardzo dużo tego jest. I moglibyśmy tak zasiąść na kanapie, zdaje się, i wymieniać sobie. Strasznie dużo mamy do zrobienia. No i cała nasza historia... związana z sądownictwem, z prawodawstwem, cała historia związana, to jest piekielnie bolesne, co się dzieje na granicy z Białorusią, piekielnie bolesne. Jak fantastycznie okazało się, jak potrafimy mieć przy okazji wojny w Ukrainie, jak potrafimy mieć otwarte serca i otwarte ręce, a tutaj nagle jesteśmy... Bezbronni? Bezbronni, postawieni w takiej sytuacji, że nie wolno nam, zakazuje się nam otwierać serca. To jest straszne.